Kongo, jeden z krajów afrykańskich, którymi można ugrać naprawdę coś dobrego, mimo wielu przeszkód, które spotykamy, czyli na przykład zacofania technologicznego, na początku rozgrywki nawet nie mamy wprowadzonego feudalizmu. Nasz władca jest mocno średni, a następcę najlepiej będzie zabić, no ale jeszcze nie teraz. Mamy standardowe przywileje i raczej zagram tutaj standardowo z taktyką na maksymalne zdobywanie punktów, bo żeby wprowadzić instytucje, będziemy ich naprawdę sporo potrzebowali. Tym bardziej, że kolejnym dużym problemem Konga jest to, że jest najsilniejszym państwem w okolicy i nie ma żadnych rywali, przez co nie może uzyskać show strength na swoich rywalach i zdobyć po 100 punktów każdego rodzaju z Monarchy Points. Naprawdę, żadnych z tych państw tutaj w tej okolicy wam nie poskoczy. Nie mamy też żadnego fajnego drzewka misji, mamy standardowe generyczne. Mam nadzieję, że Paradox za jakiś czas się weźmie za ten region, bo byłoby fajnie, jakbyśmy wreszcie dostali w Afryce jakieś własne drzewka misji. Nie mówimy tutaj o Afryce Północnej i Kilwie, bo to są jedyne inne wyjątki. Zwyczajowo zostawcie 2000 lajków, a będzie to dla mnie znak, że chcecie zobaczyć dalszą część tej rozgrywki. Przygotuję wtedy poradnik dla Konga, dla midgame'u. Jeżeli idzie o idee, są one oparte na handlu, produkcji oraz dyscyplinie, czyli jest tego tutaj wszystkiego po trochu, ale nie są jakieś super dobre. Są kraje, na przykład Songhai, Benin, które są znacznie ciekawszym wyborem niż Kongo pod tym względem. Natomiast Kongo ma super surowce w regionie, zobaczcie, miedź, aż 4-5 prowincji, kurka, to nawet więcej niż myślałem. Mamy żelazo w stolicy, mamy bardzo dużo kości słoniowej, która jest mega droga na początku, oraz mamy również gemsy w jednej prowincji. Niewolnicy są totalnie useless, ale chyba mają przydatny modyfikator do kolonii, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, taryfy z kolonii mamy zwiększone o 25%, a to jest dość sporo. Kolejna sprawa, że tereny poddewowanie, jakbyśmy chcieli grać standardowym buildem poddewowanie, czyli ekonomiczne, ilościowe, też są całkiem niezłe. Zobaczcie, ile tego zielonego tutaj jest. I potem nie tyle gorsze są sawany plus 15% kosztów. Większość tych terytoriów tutaj ma po prostu 15% więcej, co nie jest takie złe. Więc miejsca do dewowania mamy naprawdę sporo, mamy naprawdę dużo dobrych surowców i możecie zagrać tym buildem. Ja natomiast zagram tutaj troszeczkę inaczej, jak to zwykle u mnie zresztą bywa. Pierwsza sprawa i najważniejsza to jest zastanowić się, jak chcecie wprowadzić tą instytucję u siebie, bo jest to problematyczne. Oczywiście możecie zdewować swoją stolicę i wprowadzić tutaj feudalizm, będziecie do tego potrzebowali chyba 1400 punktów wszystkich Monarchy Points, żeby tutaj wprowadzić feudalizm, co jest dość bolesne, nie ukrywam, ale okej, przyda się. Tu był gdzieś ten taki słodki krokodylek, o jesteś mój malutki. Ci, co oglądali moją poprzednią serię z Konga, moją pierwszą serią na poziomie Very Hard była właśnie seria z Konga, gdzie te krokodylki zjadały naszych następców. Nawet kosztem tracenia pieniędzy musimy mieć doradców, wszędzie jedynkowych. Diplomatic Reputation też nam się przyda, National Manpower, ale tu chociaż tutaj bym znowu wolał mieć moralki. Przywileje wprowadzam następujące, zwyczajowo nie brałbym plus 1, ale w tym momencie wyzerowałem totalnie nasze Crowlandsy, sprzedałem ziemię, przez co mamy sporo pieniędzy. Wziąłem również Strong Duchies, dodatkowe Diplomatic Relation plus 2 oraz Liberty Desire zmniejszony u naszych subjektów, chociaż oni i tak są mega lojalni. Wysyłamy dyplomatę do poprawienia relacji z Kilwą, bo planuję mieć ją na sojuszu. A kolejnego dyplomatę wysyłamy Send Insult do tego regionu, ponieważ Mutapa i Kilwa zazwyczaj są rywalami, przez co już na początku możemy spodziewać się jakiegoś tu sojuszu, Royal Mariażu. Nie kasujcie floty na starcie rozgrywki, ponieważ wtedy macie większe szanse na wzięcie sojuszy z Kilwą, albo przynajmniej zrobicie go szybciej niż normalnie. Kraje, które tutaj chcecie zaatakować bez Cassius Belli, to Makua albo Tambuku, któryś z tych dwóch, i uczynić go wasalem, a następnie całą resztę zjeść od granic tego wasala. Sporo tu zależy od wzajemnych sojuszy, które się zawiążą. Jesteśmy fetyszystami, mamy tolerancję
innej religii plus 2, Diplomatic Reputation plus 1, jest to super. Mamy też możliwość przyjęcia fetyszu, że tak powiem. I w tym momencie ja wybiorę sobie dyscyplinę plus 2,5%. Jest o wiele więcej fetyszy niż te, które tutaj widzicie, tylko musicie graniczyć z innymi religiami. Listę dodatkowych fetyszów za religię wyświetlam wam teraz po prawo. Sojuszy z innymi państwami w waszym regionie raczej nie chcecie. Co prawda możecie ich mieć dużo, ale będą was realnie wciągali w jakieś głupie konflikty. Nie chcecie tego. I tak jesteście przekoksani w okolicy, więc gites. No, mamy Royal Mariage z Kilwą i zaraz potem będziemy brali sojusz. Kiedy już mamy Kilwę zabezpieczoną, no to musimy zdecydować, kogo i jak tutaj atakujemy. Bardzo częste, z tego co miałem okazję zaobserwować, jest to, że no niestety Mutapa bierze sojusz z naszymi tutaj celami, więc najlepiej będzie zaatakować Marwi na początku, chyba że będzie miało jakąś dużą liczbę sojuszów. W tym wypadku nie ma i przejmiemy o nich jeden sojusz. Nawet ich połączone siły są mniejsze od naszych, więc dobrze będzie zdobyć tutaj ten kraj albo ten kraj na wasala i resztę sobie podbić. Tak, dobrze widzieliście, bez Cassius Belli to najlepsze Cassius Belli, prawda? A, jeszcze następcę trzeba zabić wcześniej. Flotę raczej skasować, długo nie będzie nam potrzebna. Chociaż można też sprzedać coś wasalowi, ale powinienem to zrobić przed wojną, więc się trochę zgapiłem. I zobaczmy tych naszych dowódców. No dobra, ten władca mnie jak najbardziej zadowala. Na kurwiacz Lukeni, okej. Okay. Jednego dyplomatę od razu wyślijmy do Kilwy, żeby robił curry favors i pomoże nam wtedy zaatakować inne kraje w tym regionie Kilwa. Ja wysłałem swoich żołnierzy w pierwszej kolejności do Ruandy. Możliwe, że nawet ten kraj wezmę na wasala, bo czemużby nie. Pozostałych moich dyplomatów wysyłam do moich starszych wasali, żeby poprawiać z nimi relacje. Będziemy ich integrowali za jakiś czas. No i mamy to wszystko pod naszą okupacją, wróg nie zrekrutuje więcej wojska, ich armie są wyzerowane. Trzeba to tyle raz tylko zdobyć, bo mam zbytnio stabilny kraj. W sumie to już widzę, że muszę iść na fokus na punkty administracyjne. Dobra, ten kraj jednak sobie oleję, popatrzyłem na agresywną ekspansję, zbyt duża szansa dużej koalicji, więc olewam ten kraj. Ruandę zdobędziemy sobie później jakoś. A tutaj, no niestety coś źle pamiętałem. Dało mi się, że kiedyś było tak, że jak się robiło jeden kraj wasalem, to od drugiego można było brać prowincję. No a tu teraz tak nie mogę, ani w jedną, ani w drugą stronę. Więc jeden z tych krajów musimy uczynić wasalem, a drugi mieć do podboju w późniejszym terminie. I myślę, że dla nas lepiej będzie zrobić wasalem ten kraj, który jest o tu na granicy z Mutapem. W ten sposób, bo będziemy mogli resztę podbić za jakiś czas. Zaznaczmy, żeby nasz wasal w przyszłości zrobił claimy na któryś z tych trzech krajów. Mutapem możemy dzięki temu też zrobić naszym rywalem, co jest w sumie super opcją. Dobra, zrobimy to trochę inaczej. Zaatakuję ponownie bez Cassius Belli, tylko że najpierw jeszcze poprawię relacje tutaj z tymi granicznymi państwami, żeby nie wchodziły mi w potencjalną koalicję od razu. I lecimy. Naszym celem będzie zdobycie tych prowincji dla nas w tym momencie. Niestety znowu tracimy stabilność, ale Kilwa nam pomoże, więc jest super. O, myślałem, że uda mi się dorwać wojsko tego kraju. Trudno. Ale musimy zająć te pozycje dla nas za wszelką cenę, więc zajmiemy się ich wojskiem potem. Jakim cudem to mi się udało? A, bo Kilwa do nas dotarła i dlatego tak szczyściliśmy tutaj całą armię. Ta wojna będzie dużo łatwiejsza niż myślałem. Myślałem, że Mutapa będzie jakimkolwiek problemem, ale w tym momencie szczyściłem jej całe wojsko, a my rozprzestrzeniamy się na jej wszystkie terytoria i będziemy je po kolei zdobywali. Teraz co najważniejsze, Tumbuku robimy na White Peace, żeby móc ich zaatakować za 5 lat. Mutapę tylko jak możemy robimy Humiliate'a i za 7 lat będziemy mogli ich ponownie zaatakować. A to badziewie zjadamy, dzięki czemu znajdujemy się tuż obok prowincji z feudalizmem. Nie zmienia to faktu, że będziemy musieli tu troszeczkę zdewować, ale chyba do 15 poziomu, żeby w rozsądnym czasie instytucja nam się tutaj wprowadziła. Dzięki temu mamy perka z ery i w sumie to jeszcze potrzebujemy dwóch wasali i zdewować naszą stolicę. No jak widzicie, jest tutaj troszeczkę kombinowania, no ale tak trzeba czasem w tego typu regionach, zwłaszcza jak chcemy oszczędzić dużo punktów na wprowadzaniu instytucji. O, wyjebiście, plus jeden stabilności. Technologii nie wprowadzajcie, chyba że zauważycie, że Mutapa
wprowadzi na poziom trzeci. To wtedy niestety tylko militarkę musicie wprowadzić również na poziom trzeci. Jeżeli będzie na dwójce, nie wprowadzajcie. Mutapa ma 1, 2, 3 władce, więc gorszego od waszego pod tym względem. Skillwą, jak macie te punkty, to najlepiej wymieniać je na Trusta dla was, żeby zabezpieczyć się powyżej 80% wpływów na Kilwę. I wtedy ona raczej nie powinna z wami zerwać sojuszu. A na początku jest to super ważne. Wyjebiście, ten kraj staje się naszym rywalem. I Marivi staje się naszym rywalem, tylko niestety ma sojusz z Kilwą. Musimy doprowadzić do zerwania tego sojuszu. Jaka niestety ma trzeci poziom technologii, więc my też musimy siłą rzeczy wprowadzić. Atakujemy Jakę przy pomocy Humility, Cassius Belli i będziemy farmili punkty. Tak jak mówiłem, tutaj tą prowincję dewujemy gdzieś do 15 poziomu. No i w zasadzie potrzebujemy najwięcej punktów administracyjnych w tym momencie, więc jak najbardziej dewujemy za wszystko inne. 15 poziom, 1,12 wzrostu i za chwilę to jeszcze bardziej przyspieszymy, bo przełączymy za rok czasu na Institution Spree plus 33%. Od jednego kraju bierzemy pieniądze, od drugiego Show Strength, 20 prestiżu, po 100 punktów każdego Monarchy Points. Atakujemy na Humiliate Cassius Belli. Kilwa niby nie odpowie, bo prowadzi jakąś swoją inną wojnę, ale możliwe, że zaraz weźmie udział również w tej wojnie. Akaltu Orms i no dużo nie brakuje. No i już dołącza. Wyjebiście. Ale zrąbałem. I to jest przestroga dla was. Zapomniałem przed wypowiedzeniem w wojnie Mutapie wziąć na rywala Marawi. To jest duży błąd. I mnie kosztował obecnie 300 punktów Monarchy Points, bo planowałem pod koniec tej wojny zaatakować na Humiliate Cassius Belli Marawi. No ale nie wyszło. Zrąbałem to, więc zwyczajowo po prostu zaatakuję, żeby zająć te prowincje dla siebie. Możemy wprowadzić instytucje i po wprowadzeniu instytucji najprawdopodobniej wszystkie te kraje dookoła przestaną być naszymi rywalami, tak czy siak. Więc to jest trudno. No musimy to zrobić na ten moment. Wprowadzamy instytucję Embrace i mamy kapa 1150 punktów. Idealnie miałem cały czas tyle. Ha! Świetnie. No i myślę, że raz po tej technologii możemy wprowadzić. Tutaj za chwilę będziemy mieli po 100 kolejnych i za te punkty już wprowadzimy instytucje normalnie w naszej stolicy. Mutapa leci Show Strength. A tak, Kilwa teraz do tej wojny nie dołączy, bo przekroczyliśmy 50% albo powyżej 30% Warscora. Nigdy nie potrafię tego zapamiętać. Kraje nie dołączają już do wojny obronnej. Musimy tu jeszcze poczekać, aż wprowadzi nam się instytucja. Niepotrzebnie kliknąłem Development, żeby móc zdewować renesans. I cyk po zmianie 2.37 i kolejny kraj zjedzony. Naszym kolejnym celem w sumie to będzie podbijanie Mutapy w pierwszej kolejności. Super mi na tym zależy. O, znowu jest naszym rywalem. O, to my Trajbalem jesteśmy. W sumie to zapomniałem i nie zwróciłem na to uwagi, co kliknąłem. Odruchowo poszedłem w Manpower. Zapomniałem o tym. Mogliśmy wziąć tu Stressless Society, Morale Army for Defensiveness i pocisnąć Kilwę. Cholera. To co, kongijska horda? Zjadam też trzech moich wasali naraz, bo i tak zrobimy pewnie kolejnych za chwilę. Rozpoczynam też wprowadzanie instytucji w naszej stolicy. Weźmy znowu parę pożyczek. I wprowadźmy naszą instytucję, którą możemy następnie na przykład Kilwie sprzedać, albo też i nie, żeby się zadłużyła. Nadróbmy technologię, chociaż tutaj punkty zaraz będziemy musieli ostro zbierać, bo chcę całą Mutapę podbić. I to w sumie już musimy zrobić. Niestety nie jest ona już naszym rywalem. Na niebie trwa obecnie wyprzedaż horrorów. Strasznie wysokie ceny z kodem Lukas 3% zniżki. Więc będziemy mieli tutaj troszeczkę przekichane, chociaż widzę, że jeden poziom technologii będę musiał nadrobić. Może nie będę musiał, może wystarczy mi White Piece. Zaraz zobaczymy. A, ja jeszcze integruję. No i zjedliśmy naszych wasali, wszystkich trzech na raz. No, prawie na raz, jeden miesiąc różnicy. Dalej kasujemy naszą flotę, bo jej nie potrzebujemy. I tutaj jest jeszcze jedna rzecz, o której sobie przypomniałem, że potrzebujemy tak, 50 poziomów prestiżu, którego nie mamy, więc trzeba będzie jakoś to zrobić. O, i sobie to wprowadźmy. Jak i możemy sobie zrobić teraz tą prowincję do 15 poziomu developmentu. I potrzebujemy 50% prestiżu i dzięki temu tutaj nam się odpali specjalny event zwiększający dochody z tej prowincji. I to bardzo. I pierwsze rozwinięcie z ery. Jest tutaj kilka do zastanowienia się. Ja wezmę rozwój naszych kolonii. Może jeszcze coś zdążymy tutaj pokolonizować, bo planuję brać na początek idee ekspansywne oraz kolonizacyjne. Ach, kusi, żeby tutaj coś zabrać dla siebie, jakieś pieniądze, bo 125 golda, ale nie. Mutaba leci na 5-letniego trusa, bo musimy mieć te 3 kopalnie złota. To jest prawie 18 golda czystego inkomu. Wtedy bardzo szybko się spłacimy. A tutaj co? Bierzemy
Pillage Capital i pieniążki, raczej nic więcej. Co i do idei, tutaj wyboru w zasadzie nie mamy. Jako Kongo musimy się liczyć z tym, że musimy kolonizować, czyli połączenie expansion oraz exploration najlepiej by nam się spisało, ewentualnie samo expansion. Pamiętajcie, żeby wszędzie po integracji, po podbojach obniżać autonomię. No i siłą rzeczy też po tym, co tutaj mieliśmy za mało kraulanców, autonomia też nam masakrycznie bardzo rosła. O, i mogę znowu zabrać, wyjebiście. I w sumie to zaraz będę mógł chyba pospłacać część mojego zadłużenia. Zacznijmy też się szykować do wojen w tym regionie, żeby pozjadać te kraje również. Wszędzie Spy Network, będziemy robili z nich naszych wasali. Trusy nam minęły, atakujemy Mutapę od razu. Jeszcze Kilwy na starcie nie wzywamy, ją dopiero po pewnym czasie, jak zabierzemy te prowincje wszystkie. I wtedy nam pomoże na pewno gdzieś tam z innymi krajami w tej wojnie. Ale tutaj, o, właśnie na ciebie poluje. Jest kudeczka, lecimy. Się tym zająć wszystkim, leci z takiej raczej? Nie, niestety nie. No ale tutaj wszystko zajmujemy i w sumie będziemy mieć wszystko co chcę, więc możemy już wezwać Kilwę do tej wojny. Call to Arms. Moje Prosperity, nie! No i bierzemy wszystkie prowincje oprócz tej jednej, ona jest najmniej wartościowa, jest tutaj bydło. Wszystkie poza tym są dość dobre. Od Mutamby, Mutapy, nieważne jak się nazywasz. Troszeczkę punktów dyplomatycznych straciłem, troszeczkę administracyjnych też musiałem tutaj zużyć. No i wszystko teraz po kolei musimy korować. Będzie też trzeba tą kulturę Shona dodać do akceptowalnej. Jest to super dla nas ważne. A i w sumie cały ten region, centralizacja jak najbardziej. Czemu nie mogę tego zrobić? Mamy też tutaj monument w Zimbabwe, zapomniałem o tym. Technology cost minus 5%, jeżeli mamy religię z grupy pogańskiej. Dość fajne to. I teraz jeszcze jakbyśmy dodali sobie kolejne monumenty na tą tańszą technologię, które możemy. Technologię starajcie się na razie, jeszcze póki co, rozwijać dopiero jak skapujecie punkty, żeby dostać minusy od Kilwy, która będzie też siłą rzeczy zawsze prędzej od was wprowadzała jeszcze tą technologię. Tutaj i tak dużo tych punktów potrzebujecie. Wiesz, w przypadku dyplomatycznej, a jak zbliżam się do kapa, wydaję na punkty idei, żeby je rozwinąć, bo planuję bardzo szybko zdewować nasze prowincje ze złotem, te trzy, żeby nam dawały pieniądze. Coś, co czuję, że ta stabilność mi się tutaj przyda i Religious Unity zamiast koszty jednostek. Native Policy to szczerze mówiąc ja najbardziej lubię tą, która mi daje jak najwięcej Global Settler Chance zwiększone, żeby jak najszybciej kolonizować. I myślę, że pójdziemy w górę, żeby zacząć podbijać północną Afrykę. Nie wiem, czy na tym podejściu by mi zależało normalnie o koloniach. Jako kolejne rozwinięcie biorę Transfer Subject, żeby mu zrobić claimy obok claimów, naszych claimów. To jest bardzo fajne. I robimy claimy na te wszystkie nacje tutaj. Czyścimy obecnych tutaj dzikusów. A jak dzikusów się pozbyliśmy, to wysyłamy kolonistę dopiero. Kolejną biorę Expansion. Podbój tych regionów będę równoważył. Będę tworzył wasali, będę podbijał sam dla siebie, żeby równomiernie wydawać te punkty. Tutaj stworzyłem wasala, a teraz podbiję sobie tą prowincję dla siebie. Na prowincjach ze złotem, jak już możemy, to po dewowaniu odpalamy Monthly Autonomy Change, żeby jak najszybciej się tutaj to zrobiło. Dodatkowo jeszcze zmniejszyłem przed chwilą o kolejne punkty. 10 dewa mamy. No i co? No, mamy złoto. 5 golda ze złota, a to tylko pierwsza kopalnia. Tutaj zaraz będzie druga kopalnia robiona przez nas. Tylko wcześniej weźmy tą kulturę do akceptowalnych. To nie będziemy dostawali zmniejszonego złota, będzie większe złoto. O, zawsze trochę więcej. I cyk, druga kopalnia i mamy 9 punktów złota. I powiem wam, że najpierw tutaj jeszcze zrobię kolonizację, żeby, bo tu mnie co chwilę buntownicy atakują. Więc kolonizuję ten regiony, żeby mieć przejście. Nie będziecie mi się tutaj buntowali. Nie dam wam. 10 golda zysku, a my jeszcze zaraz sobie tutaj weźmiemy. Inflację w dół zajdziemy. You don't have any loans. Yay! Wiecie co, to jest moment, w którym nawet zaczynamy budować statki. 3 okręty do odkrywania nowego świata. No, może wtedy kolonializm nam się zrespi. No i wszystkie 3 kopalnie złota zboostowane. Income troszeczkę nam wzrośnie. Do 15 golda. Jest to, dość ładna kwota. Mamy problem co prawda z inflacją, ale to od czego ma się reduce inflation? Nasze banki będą tutaj przecież działały, od czegoś są. Och, tylko ci buntownicy w tym momencie. Ale ogólnie teraz tak, musimy na pewno zatrudnić lepszych doradców, ewentualnie mieć przynajmniej dwójkowych doradców.
I warto zrobić teraz tę misję na 50% czegoś tam. Ja na przykład potrzebuję 50% manpowera, żeby dostać tańszego doradcę o 50% i wtedy wymaksuję takiego do trzeciego poziomu. Budynki, które stawiam, no to wiadomo, kościoły powyżej dychy, a wszędzie indziej to szczerze mówiąc będziemy stawiali budynki produkcyjne. Zwłaszcza na żelazie, na kości słoniowej, na miedzi, to się wszędzie będzie tu mega opłacało. Na pewno niewolników możemy olać. Albo jak dostajemy takiego pana. Instytucja kolonializmu odpaliła się w Angii. Miałem pecha tym razem. No ale na ten moment zarabiamy 32 golda, mamy jednego trójkowego doradcę i w najbliższym czasie będziemy mieli jeszcze jednego kolejnego, bo już kończę robić misję na odnowionym manpower. 31 tysięcy wojska, została nam cała ta Afryka centralna do podbicia i szczerze mówiąc to jest ten właściwy czas, kiedy powinniśmy to zrobić. Chyba, że poszlibyśmy w ekonomiczne i ilościowe, no to już powinno być wtedy dawno podbite, ale też byśmy nie opierali się na kolonizacji, a nasze macuszki już zaraz będą sięgały do Beninu i wtedy zaczynamy podbijać Afrykę Północną. Kilwa też oczywiście będzie naszym celem. Możliwe, że przeszedłbym na religię sunnicką w dalszym graniu, ponieważ ona jest naprawdę mocna dla tego regionu. Startowo w tej prowincji jest Ibadi, no ale już teraz pod to nawrócił, więc i tak bym mógł przejść na Ibadi religię, a byłoby jeszcze lepiej.